Ja mam doświadczenie z Państwa festiwalem w zasadzie entuzjastyczne. Przy czym trochę mi jest niesporo o tym mówić, dlatego że ja niewiele wiem tak naprawdę o jego rozwoju i tradycji. Przyjechałem tutaj pierwszy raz rok temu, właśnie wtedy, kiedy byłem laureatem. Niezwykle mi się wszystkie te imprezy, w których uczestniczyłem, podobały. Podobała mi się sama atmosfera Lublina. Przede wszystkim podobał mi się Lublin, bo to strasznie wstyd powiedzieć, ale ja w Lublinie w zeszłym roku byłem pierwszy raz w życiu. I w Starówce, jak wszyscy, którzy ją znają, się po prostu zakochałem. Jest coś takiego z poezją, że ona się zrasta z klimatem miejsca, w którym jest uprawiana, albo czytana, albo upowszechniana. I Lublin jest takim miejscem, tak to w zeszłym roku odczułem, które się idealnie do tego nadaje. Myślę, że wcale nie trzeba do tego, chociaż oczywiście to jest niezwykle istotne, wielkiego i zasłużonego mitu Czechowicza, albo też dzisiejszego mitu Julii Hartwig, cudownej poetki, żeby taki klimat wyczuć. On po prostu rzeczywiście, naprawdę jest w tym mieście. Z dziećmi w szkole, już nie takimi dziećmi, bo to licealiści, o poezji rozmawia się zawsze bardzo trudno. Ja mam takie swoje sposobiki na takie rozmowy. To znaczy staram się uczynić z rozmowy o poezji rodzaj rozmowy o życiu. Mam taki swój slogan zawsze, który tym młodym ludziom zawsze staram się wpoić, że jeżeli poezja się tak naprawdę do czegoś przydaje, to do tego, żeby człowiek nauczył się rozmawiać sam ze sobą. Bo z innymi to siłą rzeczy umiemy. Lepiej, gorzej radzimy sobie z rozmową z drugim człowiekiem. Natomiast rzadko radzimy sobie z rozmową z samym sobą. Z tym, żeby pokonać jakieś swoje lęki, ale też, żeby ich nie tłumić, nie wypierać, tylko mężnie wobec nich stanąć. I do tego świetnie się nadaje i pisanie poezji, i czytanie poezji. I dla mnie ona jest po to. No i takie gadki mówię tym młodym ludziom, a ponieważ nauczyciele im tego nie mówią, to przynajmniej na 15 minut poezja ich interesuje. Jest też tak, że mnie naprawdę, nieprawdopodobnie imponuje Państwa wszystkich wysiłek organizacyjny. I też to, że widać, że nie jest to dla Was jakaś odrabiana pańszczyzna, tylko że rzeczywiście robicie to z jakiejś wewnętrznej potrzeby i radości. To jest dlatego cudowne, bo nie wiem, czy Państwo z tego zdajecie sprawę wszyscy, jak bardzo zakompleksionymi ludźmi są dzisiejsi poeci. Potwornie. Znaczy oczywiście dzisiaj też już spotkałem tu wczoraj pewnego młodego pistoleta, który na wstępie oznajmił mi, co myśli o poezji Szumborskiej oraz Miłosza. Ale to jest odreagowywanie pewnego kompleksu. Kompleks polega po prostu na tym, że nikogo dzisiejsza poezja nie obchodzi. Absolutnie nikogo. Jeżeli ktoś by mi temu zaprzeczył, to ja go wtedy pytam, a powiedz mi, jakie są nakłady tomików poetyckich dzisiaj w Polsce? Albo na przykład znakomitych, na fantastycznym, światowym poziomie wydawanych pism literackich. Tych tłustych kwartalników, prawda? Które wychodzą na przykład w 300-400 egzemplarzach, to jest góra. Jeżeli to zestawić z kilkoma, co najmniej tysiącami nauczycieli polskiego szczebla licealnego, no to chyba mówi wszystko. I dlatego te kompleksy poetów, jeżeli czymś są leczone, to między innymi takimi festiwalami po prostu. Czują się potrzebni. Nawet jeżeli krząta się wokół nich tych kilkadziesiąt osób, to jest jednak kilkadziesiąt żywych osób. I to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No a poza tym są spotkania po prostu najrozmaitsze. Jedne ciekawsze, drugie mniej ciekawe. Sam pomysł na przykład mieszkań poezji niesłychanie mnie ujął. Chociaż muszę się ze wstydem przyznać, że w zeszłym roku byłem tylko na jednym.
byłem u takiej bardzo starszej wiekowej pani, która już była ostatnią, która pamiętała wielkiego ludowego poetę Jana Pocka, jedynego ludowego poetę polskiego powojennego, który był klasy największych polskich poetów. I to, co ta starsza dama z jego wsi pochodząca, znająca go jako gospodarza w tej wsi, o nim opowiadała, było cudowne, urocze po prostu. Dla mnie to było wielkie przeżycie, bo ja jestem wielkim fanem tego ludowego poety od lat. I takie spotkania i o poetach bardziej znanych, mniej znanych, amatorach i poetach wielkich, to właśnie każe ludziom pomyśleć, że może jednak poezja jest coś warta. Działa też snobizm, którego nie wolno lekceważyć. Znaczy, ja mam takie poczucie, że szlachetny snobizm literacki na początku, kiedy się u kogoś pojawia, jest czymś bardzo płytkim, prawda? No, bo ktoś jest sławny, to wypada się z nim pokazać, pogadać, posłuchać jego utworów, chociaż ich ani w ząb nie rozumie. No dobrze, ale poprzez taki snobizm, jeżeli trwa on dobrych parę lat, a tak bywa, człowiek staje się kompetentny powolutku. I nagle z kogoś zupełnie nieobeznanego z tym, czym jest współczesna literatura, może się stać znawcą, i tak bardzo często się dzieje. Tu powiem trochę szczerze, że jestem trochę sceptyczny. Dlatego, że oczywiście, że nic złego one poezji nie czynią. No to dobrze, prawda, że się takie różne akcje miejskie dzieją. Tylko tyle, że myślę, że trochę nie wierzę w to, żeby człowiek z ulicy, który styka się z taką akcją, tak naprawdę nią się zainteresował głębiej. To jest coś bardzo miłego, bo zawsze jest miłe, że w scenerii miejskiej dzieje się coś dziwnego, niespotykanego, interesującego, ale trochę nie wierzę w to, żeby to mogło tak naprawdę przykuć do poezji kogokolwiek. Może mu tylko powiedzieć, a to znaczy, że jeszcze tacy dziwni ludzie jak poeci istnieją, ale tylko tyle. Natomiast najistotniejsze są jednak dla mnie takie spotkania z poetami twarzą w twarz. Nawet jeżeli przyjdzie na to spotkanie niewiele osób, to te niewiele powie tym innym, których nie było, że słuchaj, może to było ciekawe, albo to było odlotowe, albo to było takie, albo siakie. To tak szeptaną propagandą idzie, bo dzisiaj w literaturze wcale nie krytyka literacka odgrywa decydującą rolę w rozpowszechnieniu poezji i literatury, tylko szeptana propaganda. To, że ktoś mówi komuś, słuchaj, to jest fantastyczna książka, weź i przeczytaj. I było już w ostatnich latach wiele przykładów, kiedy krytyka o jakichś książkach polskich czy obcych milczała totalnie. A ta szeptana propaganda powodowała, że nagle się okazywało nie pięć w dziewięć, że książka się rozchodziła fenomenalnie we wszystkich księgarniach i ludzie o nią pytali. Odpowiem, jak to jest dzisiaj, bo w ciągu życia człowieka to się zmienia. Pewnie ona zaspokaja inne potrzeby, kiedy jest się bardzo młodym człowiekiem, inne potrzeby, kiedy jest się w najparszywszym dla poety tak zwanym średnim wieku, bo już nie jest się młodym wrażliwcem, a jeszcze nie jest się starym mędrcem, tylko jest się po prostu pierdołą w średnim wieku. I to jest najgorszy etap. Ja zaczynam wchodzić w starość, co mi się zaczyna okropnie podobać i zaraz powiem, z jakiego powodu. Że poezja zaczyna być dla mnie czymś, co jest zupełnie cudowną pracą pamięci. Na czym to polega? Każdy z nas ma wspomnienia, prawda? Poeci mają ten parszywy zwyczaj, że natychmiast różne ważne rzeczy w swoim życiu i wspomnienia przerabiają na wiersze. Ale czasami nie dadzą rady, bo nie potrafią. I każdemu człowiekowi, również każdemu poecie, pozostają takie nieprzerobione, a strasznie ważne wspomnienia. I one w ciągu życia, już dość długiego, bo ja za rok będę miał 70, zaczynają obrastać w różne prywatne mitologie. Albo się zestawiać z innymi wspomnieniami, wydarzeń, które nastąpiły po kilkudziesięciu latach, prawda? I nagle
Człowiek chce to uchwycić w wierszu i widzi, jak to się staje niesłychanie szerokie. To już nie jest tylko ta jedna chwilka, którą się chce zanotować koniecznie w wierszu, ale chwilka, która jest właściwie w perspektywie wielu czasów, wielu przeżyć. Kiedyś o tym Ważyk pięknie pisał w takim swoim wierszu Ars Poetica, o takim zdaniu, które nosi w sobie od kilkudziesięciu lat i ona nie może znaleźć dalszego ciągu. Ale on je nosi. To jest dla niego być może najcenniejsze. Ja to zaczynam trochę tak czuć, że ona dzisiaj dla mnie jest przede wszystkim ta poezja po prostu właśnie takim obchodzeniem się z własną pamięcią. To nie znaczy oczywiście, że jeżeli coś mi dopiecze dziś, tu i teraz, albo coś mi zachwyci dzisiaj, tu i teraz, to nie napiszę o tym wiersza absolutnie spontanicznie. Mam nadzieję, że jeszcze umiem to robić. Ale z drugiej strony właśnie ta praca pamięci jest dla mnie niesłychanie ciekawa. A jeszcze jedna jest rzecz taka, że poeta to jest schizofrenik w pewnym sensie. Jak ja to rozumiem i w jakim sensie? Otóż normalny człowiek, który się nie zajmuje pisaniem nałogowo utworów lirycznych, to chodzi sobie po świecie, gada do siebie, uprawia monolog wewnętrzny i jakby to powiedzieć, go nie kontroluje. A poeta to jest takie zwierzę, że działa dwutorowo. Cały czas coś sobie myśli, jak każdy człowiek, coś widzi, coś obserwuje i w tyle głowy ma taką czujność, o kurczę, a może by mi się to do wiersza przydało, prawda? Może to jest kawałek wiersza. I człowiek się nie przez w pewnym momencie łapie na tym, że całe już swoje życie myśli takimi dwoma torami. Jak każdy i z drugiej strony taką kontrolą bez przerwy, może to to. Może ta myśl, może to słowo, które usłyszałem, może to słowo, które mi się pomyślało, prawda? I ta dwutorowość jest niesamowita zupełnie. Ona naprawdę, ja naprawdę i myślę, że każdy poeta chodzę po świecie i cały czas mam tą schizofrenię taką. No, to jest bardzo dziwny stan, ale no taki on jest po prostu. Ja myślę, że grafomana od poety odróżnia się właśnie poprzez taki jego monolog wewnętrzny. To znaczy poeta, już taki to okropnie brzmi, ale to jest prawda, bywają poeci wielcy, ale rutynowani. Nie musi zapisywać na papiórku wszystkiego, co mu przyjdzie do baniaka i potem to skreślać, bo nieudane. Nie! Pierwsza selekcja już jest w głowie. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, prawie każdy błysk myśli już bym zapisał. A teraz wiem od razu, że to nie jest ten błysk myśli. Ale muszę to kontrolować. No i to jest ta podwójność. To jest bardzo dziwny tomik. Ja miałem przez wiele, wiele lat kompleksy związane z tym, że byłem uważany za tak zwanego poetę intelektualnego, co w oczach krytyki oraz moich czytelników znaczyło suchy jak pieprz i w ogóle nie wie co to życie, a już o uczuciach to trudno w ogóle mówić, prawda? Jakaś taka sucha deska, która się w życiu pewnie nie zakochała, w ogóle cholera wie w ogóle co to jest, bo człowiek to nie za bardzo. No i tak chodziłem z tym kompleksem wiele lat, aż w ostatnich moich tomikach się nagle okazało, że się wzruszam. I właściwie przechodzę na stronę poetów krów sentymentalnych, jak lubię o tym mówić. No i ten tomik jest powrotem do takiego mojego intelektualizmu, ale już bez kompleksów. Przestałem się tego wstydzić. Po prostu jestem, jaki jestem. Mam ochotę po prostu być poetą poruszającym się czasami w sferze abstrakcji. Moja broszka, jak się to komuś podoba, to nie. A druga rzecz dziwna bardzo w tym tomiku, niezwykle dla mnie ryzykowna, to jest jego ostatnia część, która się nazywa Wyznania. Jest częścią nieprawdopodobnie osobistą. To znaczy to wszystko jest wokół spraw żydowskich, które w moim życiorysie i w mojej świadomości odgrywają ogromne role. Chodzi po prostu o moją żydowską tożsamość, bo ja mam i polską, i żydowską, i chrześcijańską. Wszystkie naraz. No ale w tym wypadku ta żydowska wyszła jakby najbardziej na pierwszy plan w tych
kilku dosłownie ostatnich wierszach tego tomu i słyszę od moich czytelników i przyjaciół, że to jest jakoś niesłychanie przejmujące. Ja się tym przejmuję, dlatego że ja się długo wahałem, czy w ogóle wolno mi tak osobiste wiersze wydrukować. I w tej chwili trochę mi to zaczyna doskwierać, że cały ten tom jest jakby odbierany poprzez tych kilka ostatnich wierszy. A te trucie w bucie intelektualne to akurat publiki nie bardzo obchodzi. Wszystko. Ja po prostu jestem wszystkożerny, jeśli chodzi o poezję. Przede wszystkim, i tu można się tylko zastanawiać, czy to jest wada, czy to jest zaleta. Ja kocham czytanie dobrej poezji uprawianej wedle wszelkich poetyk. Dzisiaj mało kto sobie zdaje z młodszych czytelników sprawę z tego, że żyjemy w czasie niezwykłym. Dlatego, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, za mojej dobrej pamięci, to było tak, że wszyscy młodzi poeci pisali na jedno kopyto. Była jakaś tendencja dominująca, stylistyczna i wszyscy pisali dosłownie na jedno kopyto. No na przykład, wzeszedł niespodziewany talent przez nikogo, jakim był Rafał Wojaczek, prawda? Natychmiast mieliśmy 1000 wojaczków na kilometr kwadratowy w Polsce. To było nie do zniesienia. Dzisiaj jest tak, że jest kilkanaście poetyk, kompletnie różnych, a poza tym ludzie poza doktrynalnymi poetykami i każdy w dziedzinie tej swojej poetyki jest świetny. Oczywiście jest tak, że młody poeta dzisiaj, który awangardyzuje, jak widzi młodego poetę, który jest postskamandrytą, to dostaje pianę na pysku. Ale to jest nieprawda. Ten postskamandryta jest świetny. Tak samo jak ten neoawangardzista jest absolutnie znakomity. I dla mnie to tylko tworzy niewiarygodne bogactwo dzisiaj polskiej poezji. I ja się tym upajam, że mogę sobie po prostu przeczytać kogoś, kto w Teklocki uprawia tę sztukę i kogoś kompletnie innego. I oczywiście niebezpieczeństwo jest takie, że ktoś może powiedzieć, że to jest straszliwy eklektyzm, prawda? Że jeżeli się komuś podoba wszystko, to znaczy, że nie potrafi w ogóle tego ocenić, że nie podoba mu się nic. Ale ja uważam, że tak nie jest. Że po prostu jakość dzisiejszej polskiej poezji, ale to się już tak toczy od chwalić Boga prawie 100 lat, jest po prostu niewiarygodna. Niewiarygodna. Ja sam sobie lubię mówić, że my żyjemy od prawie 100 lat w mozartowskiej epoce polskiej poezji. I sami tego nie doceniamy. Po prostu. Ciągle jak spod ziemi wychodzą jakieś zupełnie niespodziewane nowe talenty. Kiedyś to było tak, że tylko Warszawa, Wrocław, Gdańsk, prawda? I koniec, a w tej chwili wszędzie, dosłownie, w małych miejscowościach powstają grupy w ogóle młodych ludzi, którzy są fantastycznie sprawni warsztatowo, mają wrażliwość i uprawiają właśnie te niezliczone poetyki. I to jest piękne dla mnie. Ja czytam właściwie wszystko, no staram się przynajmniej. Oczywiście, że już w tej chwili trochę odpadam od najmłodszych poezji, bo po prostu nie łapię wszystkiego. Mało czytam w internecie na przykład. Trochę czytam, ale jednak nie bardzo wiem, gdzie mam szukać, prawda? Dlatego mam też trudniejszy do tego dostęp, ale też staram się czytać. No i naprawdę bardzo mi się to wszystko widzi. Jest dziwny, trochę odlotowy. Ni diabła nie wiadomo, co on znaczy, co mi się okropnie podoba, a dla mnie jest strasznie ważny i jest całym jednowersowym wierszem. Cały wiersz składa się tylko z jednego wersu. I brzmi, nie spodziewam się teraźniejszości. Nie spodziewam się teraźniejszości.